Hej, siemanko, witajcie w CIFY 5, Igrzyska Śmierci, Mongolią na najwyższym poziomie trudności. Dwie turki brakuje do dynamitu, także za chwilę zacznę, być tutaj agresorem, przestanę się bronić przed Inkiem i będę atakował. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to się uda. W każdym razie podpisałem pod koniec poprzedniego odcinka pokój z Gadżadem Madą. Także w tym momencie walczę tylko i wyłącznie z Inkiem. To mnie cieszy. Ten nie lubi. On tu nie ma niczego ciekawego. Znaczy on to ma ciekawego, tylko ja nie mam co od niego wziąć. No jakbyś tak mi dał. Ty ciulo, baranie. Patrzcie, ile on ma miast. O kurde, no. On tę grę wygra. Tutaj już nie ma co kombinować. O. Zobaczmy, bo jak podpisałem pokój, to może pohandlujemy. Nie chciał tego dać. Złota oczywiście ogromnie dużo. Kupować wszystko może, a weźmy, żeby mnie lubił. On tam spiskował przeciwko Paczakutkowi, ale wysyłał też flotę. Generalnie desant robił na wodę. Gdzieś płynął, pewnie do mnie. Teraz się wrócił, więc może na tego Paczakutka coś będzie tam. Coś będzie z tym Paczakutkiem kombinował. Może tak być. To chodziło o tego, co zamordowałem. 12 na minusie. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Tutaj się wyrówna. Potrzebujemy tutaj 9 tur i będzie ok. Będę kradł jeszcze za momencik, ale to tutaj. Za dwie turki. A podejrzyjmy. Piechociarzy robi. Znowu te bombery. Napierniczają tego jak szaleni. Jeszcze demografia, zobaczmy. 113 ciągle ostatni. Źle, niedobrze. Dobra, lecimy, lecimy. Lecimy. No, czyli ja będę miał tutaj sąsiada takiego. A nie no, gdzie on to? Gdzieś wziął, gdzieś indziej przerzucił. A już, za debil. Aj, co za debil. Ten tutaj, kurde, jak niby go broni. Czy jakąś ofensywę szykuje. Dawaj, naprawiaj, dwie tury będzie na plusie. Nie płyń, nie płyń. Za jedną turkę będzie. Ejku. Znikt. No jakby to mnie lubiło. Tak na stałe. To by dobre było. To by dobre było. Dobra, też weźmy. Weźmy. Czy ja mam każdą? Nie, ta jest na płasko. Dobra, to weźmy. To weźmy na trudne. I już je tutaj ustawiajmy. Trochę ryzykownie tak łazić. Chodź. O, cholera, działo. Działa, to dobrze by było się pozbyć. No to właśnie, muszę podejść bliżej, a boję się... no właśnie, kurde, ile tutaj tego? Aj, cholera. On się ustawił na górce, także w tego walnie. Jak ja tutaj zostanę, to mnie zabiją. Więc trzeba spierniczać. Nie ma co kozaczyć. A no nie ma. Tutaj jak mamy taką możliwość, to doświadczenia trochę zdobyć oczywiście trzeba. Za jedną turę artyleria będzie. Idź na dno, dziadu. Mysz, kurde. Ten na płasko. Dobra, to ten tutaj tak się ustawia. To i tak muszę mieć na swoim terenie, żeby ulepszyć. No dobra, czyli tu się fortyfikujesz. To będziemy ustawiali. Gdzie my to będziemy ustawiali? Dobre pytanie. Jeszcze nie wiem. To może... Czy ty wytrzymasz takie ostrzały w razie czego? Wytrzymasz, to się fortyfikuj. Czy ja mogę na tę wodę już włazić? Nie mogę. Ja tam widziałem Kurde, nie mogę. Czyli ja tu będę czatował, aż się zwolni znowu to miejsce. No tam niby jedna tura, może zrobię. No i widzicie, opera. Jeden kultury tylko. No ale trzeba chyba. 5. I dość. Jeden na turę też utrzymania. No ja bym potrzebował, kurde, kolejnych rzeczy, wiecie. Armii. Ale minus 37.
No mogłbym też bogactwo iść, ale to też mi się nie podoba. No trzeba, kurde, mieć kulturę, bo mnie zeżrą kulturowo. Mówię o niezadowoleniu. Trzeba ubić tego Inka. Można by te armie tutaj... Nie wiem, może już mówiłem o tym mieście, ale jak założę teraz miasto, to niezadowolenie też oczywiście się powiększy, także tym większy problem. Tym większy problem. Nie tylko chodzi o tę kulturę i naukę, ale też oczywiście o niezadowolenie, bo te słonie to ja mam. Jak ktoś powie, będziesz miał na handel. Nie ma z kim handlować. A handel to zawsze na pstrym koniu jeździ, parafrazując to powiedzonko z łaską pańską. Także handlowałem długi czas z każdym jednym, ale wojny albo jakieś zdobycze ich. I potem z handlu robi się relikt przeszłości. Dobra, podejrzyjmy. Drogą, bo najszybciej. Jak wejdę tutaj, to już nie wyjdę, bo punkt ruchu stracę. To może nie tak. To w następnej podejrzysz kolego. Ty tu siedź na razie. Jeszcze ich nie ulepszam. Jeszcze ich nie ulepszam. No to oczywiście, że mnie potępił. Ni cholery tak. Bez powodu, można powiedzieć. A jedna tura. Będziemy mieli działa. Tu strzelimy, zabijemy. A to jak ustawię tutaj, to mi nie da niczego. Jakbym to ustawił... A nie, i tak muszę ulepszyć te jednostki. Trzy na razie będę miał, bo i tak nie mam miejsca, żeby kolejnych ustawić. Ej, chociaż przydałoby się, kurde. Będzie ten marmur, będzie to koloseum, będzie lepiej, szkoła też będzie. Tego tutaj potrzebuję, 8 tur jeszcze. A, zobaczmy, kiedy to będziesz... O, za jedną turkę, dobrze. Oj, piękna tura. Widzicie, jaki układ mi proponuje? Łaskawyś ty. Łaskawyś ty. O! Dobrze. Już jest dobrze. No ale to handel. Handel... O cholera. To jest taka rzecz, która, jak mówiłem, na pstrym koniu jeździ. Aj, widzicie, spiskuje. Czy oni się tam biją? Czy to przestali? Czy ja nie zauważyłem? Mam nadzieję, że... No nie. Jest wreszcie. Nie no, mam nadzieję, że oni się biją. No dobra, biją się ciągle. Jakoś tak myślałem, że przegapiłem. Ja to bym chciał, żeby on się bił z Indonezją. I Harald też by się bił z Indonezją. Masz. No zobaczmy. Zobaczmy, może? Za darmo nie. Nein, pało ty kurde. Nie chcą się dać namówić na takie dobre rzeczy. Mogę to wziąć, ta jedna. Dobra, weźmy tam, wejdę. I kradniemy oczywiście, no bombowce myślę. Chociaż te giełdy są mi potrzebne, ale nie, ja się muszę już zabezpieczyć. No, tak jak pokazywałem, tędy to zróbmy. Ja zmierzam tutaj, żeby te działa przeciwlotnicze porobić. One będą mnie osłaniać. Jeśli chodzi o bombowce. Powinno być jako tako ok, będziemy się tam bronili. Najpierw to, dopiero potem tutaj. Znaczy już w międzyczasie odkryję te bombowce, ale potrzebuję oczywiście tej ropy, żeby je produkować. Także ja tutaj nie idę, bo to 40 tur, tak jak liczyłem, a nie ma pewności, że ja ropę będę miał. No tutaj te giełdy by się przydały. No dobra, najpierw idziemy tędy, tak jak mówiłem, czyli to. Tutaj, tu generalnie mamy jeszcze, o tutaj ta prora jest fajna, ale tę autokrację trzeba mieć. Ja tam będę budował, a Kreml? Kreml jest w Władzie, to tam on nie robi takich fajnych rzeczy. Ale też mówiłem, dlaczego wziąłem Łada, nie autokrację. Mówiłem już dwukrotnie i pewnie jeszcze będę powtarzał. Tutaj trochę, a nie, tutaj nie. To jest ulepszenie specjalne Francji, a to jest ulepszenie specjalne pola Polinezji.
Jestem ja we współczesnej, to mnie cieszy. To... A, i mam kolejnego wielkiego szpiega. Wielkiego szpiega, normalnego, chociaż ci już tacy duzi. Czekajcie, czekajcie, bo ja będę mógł podglądać Cusco, a to nie jest takie głupie. Zapierniczaj, kolego. O. A właśnie, będę tutaj widział, co się dzieje. Szkurde! Bożem kliknął. Zamieńmy. Co się dzieje? No zaraz będę bluzgał normalnie. O Boże. Się przestawiło, nie zwróciłem uwagi na to. Dowaliłem. Bez komentarza. Normalnie, bo mnie trapi za moment. Ej, zadowolenia ciągle nigdzie nie ma. No, wielki wypadek, ten zamek tutaj mogę robić. Na wszelki wypadek ten zamek mogę tutaj robić, bo nic lepszego ja i tak tutaj nie zrobię. Epopeje, o, mógłbym robić epopeje, ale to w tym mieście, to w Berlinie, to nie gildia pisarzy, to mi niepotrzebne, to mi w ogóle niepotrzebne, aczkolwiek nie, do utrzymania i niby jeden, ale to jest kurde dużo. Z zamka może potem będzie jakiś bonusik do mordeczki czy coś takiego, do zadowolenia oczywiście to mam na myśli. 18 tylko. No tutaj chłopakami mogę postrzelać w tego. Ciągle go tam coś bije, smyra. A niedługo przyjdzie pora na ulepszanie tych jednostek. Do kawalerii. Do czołgów. Bo jak widać... Już niewiele robią. O, mamy kolegę. Tylko 19. Ciekawe, czy on ma też kolegów. Kurde, może mieć. No, a tutaj nie widać, bo bym stąd go pierdyknął. Nie wiem, czy bym go pierdyknął. Tutaj możesz być. Tutaj chyba będę właził. Tutaj chyba będę właził. Ich na razie tutaj zostawię. No i teraz to ruszyłem, już było ustawione. Zaraz mnie trafi. Trafi mnie. Albo tu już będę podchodził. Ale nie, wolę się ustawić. To w kolejnej turze. Okej, to się fortyfikujecie, chłopaki. Cahokia. Gdzie to jest? Znajdź na mapie. Daleko. A, już pamiętam to. Nikt ich nie lubi. Kupieckie miasto to fajne. Ale jak zapewni ochronę, to potem będą atakować, to będzie prosić o potępienia, takie tam rzeczy. Ja tego zrobić nie będę mógł. Malakka, kurde, Malakka. Też bym wziął. Jak daleko. Porcelanka, wino, o, jakie fajne zadanie. Nie, ja zapewniał ochrony nie będę. To chodziło o tutaj, kurde, gdzie ja tu będę szedł, dobra. W kolejnej turze zacznie się zabawa. I już marmur mamy, także lepiej, lepiej, lepiej. Atakuje oczywiście. Pytanie, jak to będzie bolało. 15. A, trochę. Czyli wiemy już, którędy poszedł, którędy wszedł we współczesność ten wariat. Ten wariat Inek, paczakutek. Dobrą drogą dla mnie, bo ja mam artylerię pierwszy niż on. Aha. No i dobrze, niech się wykrwawiają. O, i Malakka jeszcze mnie lubi przyjacielem. Uuu, zadowolenia, 3 dostałem, patrzcie, już jeden tylko. O to chodzi. Dobra, będę mógł pływać. Będę mógł pływać. Teraz tak, 1, 2, 3, to tego byśmy walili. Tego stąd też byśmy walili. Ja bym to już tutaj się chętnie ustawił, ale dobra, spróbujmy zabić tego. Gdzie ten mój wielki generał? Tutaj. A dwóch mam. No dobra, to najpierw zabijajmy. O kurde, tylko 12. A, niedużo. To niedużo. Ojejku, jak tu się ustawić? Artyleria nie służy oczywiście do strzelania w jednostki. Także on się jeszcze ufortyfikował. On się tutaj dzielnie broni.
Ja bym mógł się z tym zamienić ewentualnie. O, 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 tu mam łatwy cel. Ten jeszcze... A weźmy osłonkę. Ojejku. Już bym się znowu ruszył. 50. Dobra, zabijemy na spółkę z tym drugim jakby cosik. Ile? Pytanie. No oczywiście, 41. A to tym nie zabiję. No i ta. Mogę tym się ruszyć i dobić. Ten tu... A, przejdzie. To chyba starczy. Dobra. To tak zrobimy. Bo tu mam dwóch i tam mam dwóch. No, a tym tutaj. A tym tutaj. No dobra, złoto wpadło oczywiście. Żeby tak podmienić te jednostki. Czy on mi tutaj to działo, też bym kurde musiał rozwalić. Bo tu za chwilę podejdę. Tu chyba podejdę do tego. Ale to w kolejnej turze, żeby się od razu ustawić tymi jednostkami. Ja zobaczmy jak to wygląda w demografii. Ciągle ostatni 125, no bez jaj. To robi... Każdy cud świata. No to mnie to się nie podoba. A historyczne? To też mi się nie podoba. Jak dam nie, to się mogą na mnie wkurzyć. A to nie tak. Tu tak, a tu tak. Albo nie tak. O tak to zróbmy. Ten się może wkurzać. Dobra. O jejku, jejku, jak my to idziemy? Zobaczmy najpierw tutaj, gdzie będę ewentualnie coś... O, widzicie, już pobudował jakieś rzeczy chyba i to coraz droższe też jest oczywiście. Tu 8, 12, 12, 12, 12, 29. To możemy odkrywać już tutaj, myślę. Żeby tę giełdę zgarnąć i złoto zarabiać, potem też będę miał od razu tych wariatów, to też mi potrzebne i dopiero potem tutaj tą biologię. Atom będzie ważny. Jak zwykle. I tak muszę iść tędy. Były gry, że ja olewałem właśnie tę ropę, ale ropę to czołgi też, kurde. No i będę musiał tę ropę odkryć, ale czy ja ją będę miał? No mam nadzieję. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Trzeba tę kulturę, ta jeszcze jeden, 170, a zobaczmy jeszcze demografia, 69. O, zbliżam się wreszcie. Ale tutaj zdobędę to miasto i będzie tak, jak mówiłem poprzednim razem. Bo ten już nie miał punktów ruchu, okej. Okay. To ty tutaj się fortyfikujesz, zadowolenie ogarnięte. Tu możemy naprawiać. No to by się przydało naprawić, ale to muszę zabrać tego wielkiego generała stąd. To w kolejnej turze, no dobra, to w kolejnej turze, to też w kolejnej turze. Tu się cieszą, tu się cieszą, tu się cieszą, dają mordeczki. 12 zamek, wreszcie Wilno buduje takie rzeczy, jakich potrzeba. Jakich potrzeba. Ja tutaj też obserwuję, czy tutaj żadna menda nie idzie. Na razie miasta nie zakładam, bo tłumaczyłem. To koszta, ogromne koszta. Jeszcze jedna turka. Zobaczymy jak się ten zachowa, bo on nie strzeli pewnie znowu za 15, to ja tam zadowolenie będę zdobywał, osłonkę sobie robił. Może go zabiję w tej turze. Tego tutaj. O, takie ataki tam mogą przeprowadzać na Beszbalik. Nie mam absolutnie nic przeciwko. I żebyście tutaj się wykrwawiali, też nie mam nic przeciwko. No dobra. Tu mam miasto. No, zabijajcie się, bardzo ładnie. Zabijajcie się. Tak. Oczywiście musieli przyjąć, będę pierdykany, 61. Dobra, tutaj trzeba chyba powolutku wchodzić. Robimy. No, trochę szkoda tej manufaktury, ale zadowolenie mam na plusie. Mam nadzieję, że on ma na minusie w tym momencie, chociaż wątpię, tak szczerze powiedziawszy.
Tak szczerze powiedziawszy, to wątpię. I teraz tak, jego ustawiamy tutaj w takim wypadku. Tym na razie sobie jeszcze strzelimy. No chciałbym tego typiora tutaj zabić. Wielki generał działa jak należy. Tym też jeszcze strzelimy w tego. No to kurde, mało go bije. Mało go bije. Ten jest na trudnym. Ale weźmy, zamieńmy. A tego zamieńmy z tym. Wielki generał działa. Za 15 tylko. Teraz tymi mogę strzelić też. I mam nadzieję, że typiora zabijemy. Ty stąd walniesz? Właśnie, góra ci zasłania. Dobra, to stąd walniesz. To bym, kurde, chciał zabić, czyli tym będę próbował. Weź go zabij. O, weź go tak mocniej. No pierdego go, aż kurde, przeżył ci opierdykany. No tak. Wreszcie chyba zdechł. Nie, jeszcze żyje, kurde, no ale jednak ci moi kasikowie ciągle coś robią, no bo zabijają, no tak już mizernie, ale jednak biją. Jednak biją. Dobre i to, dobre i to. Tu by też trzeba było czymś wleść, a nie tutaj wejdę tą fregatą. Bo jaką mam fregatą? Artylerią. Artylerią, to spie... Co ja znowu zrobiłem? Coś myszka mi się pierniczy, czy ja tak naciskam jakoś jak popaprany? Nic złego się nie stało. O, 800 złota, to lubię. Ty się fortyfikujesz, kolego. Ten osłonki żadnej nie ma, to niedobrze. I to naprawiamy oczywiście. Dobra, tyle w tym odcinku mordejerza nietoperza. W kolejnym się oczywiście zobaczymy i w kolejnym będziemy się bić. Będziemy się bić z Inkiem. Wreszcie wojna ofensywna. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.